Dzień dobry. Krótki film instruktażowy dotyczący bibliografii i zasad powoływania. Na stronie poświęconej dydaktyce, gdzie znajdują się różne materiały do zajęć, znajdą Państwo rubrykę aktualne materiały. I tam są zwłaszcza dwa linki, które w tej chwili Państwa dotyczą. Pierwszy z nich, jak uniknąć plagiatu. Plagiat, jak wiadomo, jest bardzo poważnym problemem, jednym z fundamentalnych problemów w Akademii dotyczący wszelkich prac i badawczych, i zaliczeniowych. Jest to problem, który w zasadzie dyskwalifikuje osobę, która dopuściła się plagiatu, ponieważ jest to nieuczciwość nie tylko wobec kolegów, koleżanek, wobec innych uczestników Akademii, ale wobec tego, co jest najważniejsze, główną, wiodącą wartością Uniwersytetu, czyli jest to nieuczciwość wobec nauki. Natomiast bardzo często, z mojego doświadczenia, prawdopodobnie najczęściej, przyczyną takich problemów w przypadku studentów jest nie tyle chęć popełnienia czegoś nieuczciwego i nieakceptowalnego, ale brak wiedzy. Oczywiście brak wiedzy nie zwalnia z odpowiedzialności, więc należy się w tę wiedzę szybko zaopatrzyć. Na szczęście nie jest to nic skomplikowanego. Są proste zasady, których można przestrzegać całkowicie bezproblemowo i wówczas uniknie się zagrożenia tym problemem. W dużym skrócie plagiat polega na przepisywaniu tekstu innego autora i podpisywaniu go własnym nazwiskiem. To jest plagiat sensu stricto. Czyli wszelka działalność tak zwana copy-paste'owa właśnie dokładnie podpada tutaj pod tę definicję, jak również oczywiście świadome i celowe przepisywanie czegoś, co ktoś inny napisał. Dotyczy to zarówno podpisywania cudzych idei własnym nazwiskiem, jak i kopiowania bezpośredniego, wprost przepisywania słowo w słowo cudzego tekstu. I na to jest jedna bardzo prosta rada. Należy podawać źródła. Należy zawsze podawać źródła, z których się korzysta. Ta rada ma jeszcze tę dodatkową zaletę, że powoływanie się na innych, budowanie wypowiedzi na argumentach zaczerpniętych z innych źródeł jest treścią i sensem tekstów naukowych. W ten sposób tworzy się, buduje się naukowy tekst. Więc jest to przykład działania, które nie tylko rozwiązuje bardzo niebezpieczny, dotkliwy problem, ale wręcz prowadzi do powstania tekstu lepszej jakości, podbudowanego argumentacją, podbudowanego naukową wiedzą pochodzącą z źródeł. Oczywiście źródła powinny być źródłami naukowymi, jeśli chcemy, by wypowiedź była naukowa i by argument był wiarygodny. I teraz jest cały zestaw różnych zasad dotyczących tego, w jaki sposób to robić. Tutaj na tej stronie znajdą Państwo liczne rady. Przede wszystkim, kiedy kopiujemy słowo w słowo, a można to robić, tylko trzeba wówczas zaznaczyć, wyraźnie zaznaczyć, że ten fragment jest skopiowany, to trzeba podać dokładne źródło, nie tylko
kto to napisał i kiedy to napisał, ale na jakiej stronie ten tekst kopiowany się znajduje, żeby można było łatwo oryginalny tekst znaleźć. Natomiast kiedy powołujemy się na cudze idee, na przykład zawarte w całej książce, to nie przepisujemy dosłownie i wówczas podajemy autora i rok publikacji. Generalnie w nauce nie powołujemy się na osoby, na jednostki, tylko powołujemy się na teksty, dlatego zawsze podajemy źródło dotyczące tekstu i stąd wymóg, absolutny wymóg podawania roku publikacji, ponieważ rok publikacji identyfikuje tekst. Autor może zmienić zdanie, może się rozwinąć, a może wręcz przeciwnie, całkowicie zmienić swoje podejście do danej sprawy. Natomiast jeśli tekst jest częścią naszego wywodu, naszej argumentacji, to powołujemy się na ten konkretny tekst. Może nawet jeśli nie ma jakichś szczególnych historycznych ku temu powodów, to możemy zignorować, co autor w innych tekstach na ten temat mówi. Interesuje nas konkretna idea, iż poszukujemy źródeł, z których możemy wiedzę dotyczącą tej idei zaczerpnąć. Kiedy korzystamy z cudzego tekstu lub idei, najlepiej czynić to w uznany w międzynarodowym środowisku naukowym sposób i do tego przejdę za chwilę, ponieważ jest to zestaw zasad powoływania się i sporządzania bibliografii, który obowiązuje w środowisku naukowym na świecie, a także i w Polsce i również dotyczy prac zaliczeniowych studentów u nas na naszym wydziale. Musi być taka sytuacja, kiedy nie ma żadnych wątpliwości co do naszych intencji, co, kto mówi, skąd pochodzi wiedza, na której budujemy. A co w związku z tym, też musi to być wyraźnie pokazane w tekście, co pochodzi od nas, co jest naszym oryginalnym, unikalnym wkładem w wiedzę. Też dzięki dobremu powoływaniu się, dzięki porządnemu systemowi referowania do innych tekstów, będzie nam łatwiej pokazać, co właściwie nowego i oryginalnego zrobiliśmy. Istnieje też taka odmiana plagiatu, która nie jest plagiatem sensu stricto. Natomiast w związku z tym, co wcześniej mówiłam o różnych tekstach, również jest wykroczeniem, również jest poważnym problemem i tego też nie należy robić. Jest to znane jako autoplagiat, czyli kopiowanie swoich własnych fragmentów tekstu, dużych fragmentów, obszernych fragmentów. Jeśli to jest jakiś jeden akapit, to na pewno nie będzie stanowiło to problemu, ale na wszelki wypadek spytajcie Państwo promotora bądź osoby prowadzącej kurs, czy takie skopiowanie mieści się w granicach dopuszczalności, w granicach etyki. Generalnie rzecz biorąc, też są jakieś tam zasady, kiedy można korzystać ze swoich poprzednich źródeł. Na przykład, jeśli Państwo na kursie przedstawiliście pracę zaliczeniową, wykonaliście badania empiryczne i napisaliście raport, to potem można wykorzystać ten raport, a już na pewno te badania w pracy magisterskiej, ale zawsze należy poprosić o zgodę osobę prowadzącą. Być może osoba prowadząca ma jakieś inne cele związane z kursem niż seminarium magisterskie, w którym uczestniczycie, więc na wszelki wypadek i dla zachowania zasad etycznego pisania należy skonsultować się z osobą prowadzącą, która jest odpowiedzialna za nie tylko akademicki, ale również i etyczny kształt treści, które są podczas kursu tworzone i rozpowszechniane.
Można natomiast cytować samą siebie bądź samego siebie. Też niekoniecznie i nie zawsze i nie w każdej sytuacji jest to bardzo eleganckie, ale czasami jest to w pełni uzasadnione. Kiedy na przykład nie ma powodu do tego, żeby powtarzać cały wywód, cały argument, tylko chcemy w skrócie powiedzieć, jakie były wyniki badań naukowych, które wcześniej wykonaliśmy, wtedy można po prostu samą siebie zacytować i umieścić w bibliografii odpowiedni zapis. Osoby zainteresowane wtedy, jaki argument został tutaj użyty, jakie badania zostały przeprowadzone, te osoby będą mogły sięgnąć do źródła i sprawdzić samodzielnie, przeczytać, zapoznać się. Powoływanie się ma bowiem kilka innych celów, oprócz wyłącznie tego polegającego na zapobieganiu plagiatom. I o jednym już wspomniałam. Chodzi o to, żeby budować na wiedzy innych, bo na tym polega tekst naukowy, na tym polega naukowy dyskurs. I również chodzi o to, żeby umożliwić czytelnikom dostęp do źródeł, z których czerpiemy. Jeśli czytelnik jest zainteresowany pogłębieniem wiedzy, i to samo dotyczy nas w roli czytelników, bardzo często wiedzę dotyczącą tego, gdzie szukać różnych idei, gdzie szukać badań i argumentów, czerpiemy z bibliografii właśnie. Nie musimy za każdym razem przeprowadzać poszukiwania od nowa, nie musimy pytać osób, które są zorientowane w dorobku naukowym. Możemy samodzielnie przeprowadzić takie poszukiwanie przy pomocy pozycji bibliograficznej. Dlatego jest to naprawdę i z wielu zasadniczo ważnych powodów istotne, żeby zachować te zasady. Tu Państwo na stronie znajdziecie jeszcze w punktach rady, w jaki sposób konkretnie, co robić, żeby uniknąć plagiatu, żeby nie mieć z tym żadnych problemów. Jest też przykładowa bibliografia i przykładowe prace, które stosują te zasady i z których mogą Państwo zaczerpnąć inspirację co do tego, w jaki sposób pisać naukowo. Jeśli chodzi o zestaw zasad, taki uproszczony i skrócony zestaw zasad dotyczący tego, jak przygotować bibliografię, w jaki sposób się powoływać, to polecam inny link, bibliografia i powoływanie się. Proszę kliknąć w ten link i wówczas otworzy się taki bardzo prosty skrót, który umożliwi Państwu zastosowanie zasad w zdecydowanej większości przypadków. Staram się, by ta strona obejmowała wszystkie główne sposoby powoływania się występujące we współczesnych tekstach naukowych. Jeśli znajdą Państwo, czy natrafią Państwo na jakiś problem, czy jakiś przypadek, którego Państwo nie będą mogli odnaleźć w tym spisie, to bardzo proszę o kontakt. Postaram się go dodać. Są różne style sporządzania bibliografii i powoływania się. Ten najbardziej rozpowszechniony, który jest, można powiedzieć, obowiązujący w większości międzynarodowych środowisk, pochodzi z zestawu zasad Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, czy też w jakiś sposób jest oparty na tym zestawie zasad.
i znany jest jako APA Reference Style, ewentualnie jako styl harwardzki, mniej więcej jest to samo, są różne modyfikacje, mniejsze bądź większe. To, co Państwo znajdą na tej stronie, to są jakieś takie główne, najbardziej rozpowszechnione sposoby działania. Czy przede wszystkim w tekście bieżącym zawsze, zawsze, kiedy Państwo powołujecie się na jakąś ideę czy na jakiś fragment wiedzy, należy zamieścić nazwisko i rok publikacji. To jest to, o czym mówiłam wcześniej, czyli powołujemy się na teksty. Teksty autorów opublikowane w określonym roku. I to zamieszczamy w bieżącym tekście. Jeśli nie piszemy wprost, nie opowiadamy wprost, co kto napisał, tak jak tutaj w tym pierwszym przykładzie, tylko opowiadamy raczej o samych ideach, o tym, jak one kształtują się w różnych ujęciach, to zamieszczamy w nawiasie zarówno nazwisko, jak i rok. Można to robić tak albo tak. I jeśli czytaliśmy literaturę, na którą się powołujemy, to jest to stosunkowo proste. Po prostu podajemy właśnie autora. W przypadku przykładu na stronie Emery i Trist jest to dwóch autorów. Wówczas między nazwiskami zamieszcza się spójnik i rok. Natomiast jeśli nie czytaliśmy oryginalnego źródła, tylko jakiś tekst, który się powołuje na to oryginalne źródło, to my jako autorzy powołujemy się z drugiej ręki. I tu jest przykład. Załóżmy, że autor nie czytał źródłowej książki Akofa opublikowanej w 1973 roku, natomiast czytał tekst Włodzimierza Piotrowskiego, który powołuje się na Akofa. Co wtedy się robi? No, wtedy powołuje się właśnie z drugiej ręki, tak jak to jest w tym przykładzie. Składające się z elementów połączonych ze sobą bezpośrednio i pośrednio, nawias Akof 1973, cytowany w Piotrowskiej 2002. To oznacza, że autor czytał Piotrowskiego, Piotrowski czytał oryginalne źródło, czyli Akofa, i Piotrowski cytuje Akofa z pierwszej ręki, a autor tego tekstu, który jest tutaj zawarty w przykładzie, cytuje Akofa z drugiej ręki. W przypadku, gdy mamy krótki cytat, cytat, który jest krótszy niż jedno zdanie, to cytowane słowa powinny być zawarte w cudzysłowie. W przykładzie tutaj powołujemy się, wręcz cytujemy, wprost przepisujemy słowa, które napisał Carl Weick i podajemy źródło razem z numerem strony i wszystkie przepisane słowa znajdują się w cudzysłowie wewnątrz zdania, które my sformułowaliśmy. Według niego ciągle trwające procesy organizowania polegają na łączeniu cudzysłów trwających niezależnie działań w mające sens sekwencje, to znaczy tworzenie mających sens wyników, zamknąć cudzysłów. Natomiast gdy cytat jest dłuższy niż jedno zdanie oraz wszystkie cytaty pochodzące z materiału badań w terenie, wywiady, notes badacza, wtedy stosuje się styl cytowania polegający na tym, że jest osobny akapit, od nowego akapitu piszemy, jest większy lewy margines. Nie stosujemy cudzysłowu, natomiast może być jakieś inne zaznaczenie, wyraźne zaznaczenie, że to jest cytat, czyli może być na przykład inny odstęp, na przykład pojedynczy, może być kursywa, może być, ale nie musi. Jeśli mamy właśnie taki długi cytat, to w naszym tekście piszemy, jak podkreśla Reich, Żakowski 2007, strona 6, bo cytujemy z
z tego tekstu i cały akapit, który następuje, jest właśnie napisany w tym stylu cytowania. Większy lewy margines, osobny, wyraźnie wyodrębniony tekst, który pochodzi z innego źródła. No i potem wracamy do zwykłego akapitu, do naszego autorskiego tekstu. Wszystkie źródła, na które się powołujemy i cytujemy, z pierwszej ręki wpisujemy do bibliografii w kolejności alfabetycznej. Czyli wszystkie te źródła, które cytujemy na zasadzie powoływania się na ideę, czy też cytujemy wprost, przepisujemy fragmenty cudzego tekstu, wszystko to musi się znaleźć w bibliografii, w naszym tekście, w kolejności alfabetycznej. To, co cytujemy z drugiej ręki, czyli w tym przykładzie, jeśli ktoś właśnie tutaj cytuje Akofa z drugiej ręki, czytał Piotrowskiego, to w tym przykładzie w bibliografii będzie tylko Piotrowski, nie będzie Akofa. Jeśli ktoś chce znaleźć dane bibliograficzne książki Akofa, to będzie szukał w książce Piotrowskiego, na którą my powołujemy się w naszym tekście. W bibliografii wyłącznie powołania z pierwszej ręki. Nie zamieszcza się w bibliografii żadnych pozycji, z których bezpośrednio nie korzystamy. I teraz jak w bibliografii tworzy się pozycje bibliograficzne? Jeśli to jest książka, to sytuacja jest stosunkowo prosta. Po prostu jest to nazwisko, imię bądź inicjały, też są różne preferencje i różne tradycje. Ja preferuję pisanie pełnego imienia, natomiast mogą to być inicjały, tak jak w tym przykładzie. Następnie rok publikacji tej książki, tego wydania, które mieliśmy w ręku, nie żadnego innego. W tym przypadku jest to rok 1961. Najlepiej, żeby to było w nawiasie, wtedy najłatwiej jest znaleźć, ale też są różne modyfikacje, bez nawiasu, z kropką. Najważniejsze jest to, żeby w jednej bibliografii konwencja była przez całą bibliografię ta sama, identyczna. Następnie tytuł książki kursywą, kropka, miejsce wydania. Jeśli jest kilka miejsc wydania, to na ogół pisze się tylko pierwsze. Miejsce wydania, dwukropek, nazwa wydawcy. Na końcu kropka. Wszystkie elementy są ważne, nawet te kropki, nawet te znaki przestankowe. Trzeba z ogromną starannością pisać bibliografię. To jest coś, czemu poświęca się dużą uwagę. I nie akceptowane są na ogół przez recenzentów, ani przez prowadzących zajęcia, nawet małe błędy, więc trzeba to wszystko bardzo porządnie poprawić. Czasami, jeśli jest przyjęta taka konwencja, albo jeśli nasze dzieło ma charakter historiograficzny bądź historyczny, to można dodać pierwsze wydanie w nawiasie, ale wówczas powołujemy się w tekście również na takie poszerzone, podwójne wydanie, podwójny rocznik. To nie jest obowiązkowe, to jest tylko wtedy, kiedy z jakiegoś powodu jest to ważne, żeby podkreślić, kiedy książka została po raz pierwszy wydana. Podobnie, jeśli jest to z jakiegoś powodu ważne, że książka została wydana w wielu miejscach, to możemy w bibliografii wszystkie te miejsca zamieścić, ale wtedy oczywiście w tekście bieżącym tego nie będzie. Gdy jest kilku autorów, podajemy wszystkich autorów, wymieniamy wszystkich autorów, niezależnie od tego, czy tych autorów jest dwoje, czy dwóch, czy tych autorów jest 15 osób. W bibliografii trzeba wymienić wszystkich autorów. I konwencja może być taka jak tutaj, że jest nazwisko pierwszego autora, przecinek, inicjał albo imię,
I jeśli to jest drugi, to jest tylko dwie osoby, to wtedy spójnik po pierwszym autorze i imię bądź inicjał, nazwisko drugiego. Reszta jest taka sama. W tekście na takie publikacje wieloautorskie zazwyczaj powołujemy się w ten sposób, tak jak tutaj na tym przykładzie Mary Jo Hatch napisała razem z współautorami książkę. W tekście bieżącym będzie w nawiasie Hatch et al. I rok wydania, bądź też po polsku może być Hatch i in, czyli i inni i rok wydania. A w bibliografii, tak jak mówiłam, muszą być podani wszyscy współautorzy. Co się dzieje, kiedy mamy rozdział w książce redagowany? Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, ale również bardzo logiczne. W ogóle wszystkie te systemy powoływania się i sporządzania bibliografii są logiczne, bo o to tutaj chodzi, żeby z łatwością trafić do źródeł. Więc jeśli jest to rozdział, to podajemy nazwisko autora tego rozdziału. Tutaj autorem rozdziału jest Onnett Ferguson. Podajemy nazwisko, inicjał albo imię, rok publikacji, tytuł rozdziału i po tym przecinek, ponieważ jest to część większej publikacji, w, tu podajemy wszystkich redaktorów dzieła. W przypadku tej książki jest to Burroughs, Burton, Onnett Ferguson i Fox. Wraz z Gamson, Hearst, Julius, Kurtzman, Salinger, Schiffman i Uy. To są wszystko nazwiska redaktorów naukowych i współpracowników. Należy wszystkie te nazwiska podać. Później za listą nazwisk redaktorów w nawiasie red, kropka, czyli że są to redaktorzy. Po czym kursywą tytuł książki, tytuł głównej książki, to co jest na okładce, Ethnography Unbound w tym przypadku. Miejsce publikacji, dwukropek, wydawnictwo, przecinek i numery stron. Numery stron, na których opublikowany jest rozdział. A w tekście bieżącym wygląda to bardzo prosto, tak samo jak każdy inny tekst. Nazwisko autora, akurat tu jest dwuczłonowe to nazwisko i rok publikacji. Jeśli książka jest tłumaczeniem, to można, ale nie trzeba. To też nie jest wymóg absolutny. To jest raczej taka konwencja, zwyczaj wtedy, kiedy jest to z jakiegoś powodu istotne, kto był tłumaczem. Czasami jest. Jak powiedziałam, nie jest to wymóg absolutny. Więc jeśli jest to tłumaczone dzieło, to można podać tytuł oryginału, i można podać nazwisko autora. Natomiast to, co jest kluczowe, to są dane znów tego dzieła, z którego my czerpaliśmy, czyli nazwisko autora książki, rok publikacji tego wydania, które mieliśmy w ręku, w tym przypadku jest to 73 rok. Jak widać, można zamieścić ten łączony rok publikacji oryginału i łamane przez aktualne wydanie, z którego my czerpaliśmy naszą wiedzę, można tak zrobić, albo można używać wyłącznie tego ostatniego roku, czyli tego, który mieliśmy fizycznie w ręku. I wydawnictwo oczywiście tej pozycji, którą mieliśmy w ręku. Kiedy jest to przedruk, podobnie też można zaznaczyć, że jest to przedruk, wtedy się zaznacza to w pozycji bibliograficznej. Można podać wtedy dwie daty, zwłaszcza jeśli ma to uzasadnienie. W narracji na przykład zależy nam na podkreśleniu historycznych
uwarunkowań. Jeśli nie zależy nam na podkreśleniu takich historycznych uwarunkowań, to piszemy, wyłącznie wpisujemy, tak jak zawsze, tak jak zwykle wpisujemy datę publikacji tej książki, którą mieliśmy w ręku i to wydawnictwo, które opublikowało wydanie, z którego korzystamy. Teraz artykuł w piśmie naukowym. Artykuł w piśmie naukowym też jest częścią czegoś większego, więc logika jest analogiczna do logiki tekstu rozdziału w książce redagowanej. Nie identyczna, ale podobna, bo jest to część czegoś większego. W przypadku tego przykładu, który mają Państwo na stronie, autorka Linda Smercich napisała artykuł, który został opublikowany przez pismo Administrative Science Quarterly. I piszemy tak. Smercich, przecinek, inicjał albo imię, rok publikacji 1983, w cudzysłowie Concepts of Culture and Organizational Analysis, bo taki jest tytuł jej artykułu, zamknąć cudzysłów, przecinek, nazwa pisma kursywą, Administrative Science Quarterly, przecinek. Numer tego pisma. Jest, zawsze są dwa numery. Numer porządkowy, kolejny numer i numer w danym roku. Zazwyczaj podaje się oba. Jeśli podaje się tylko jeden, to podaje się ten główny, ten pierwszy, bieżący. I numery stron, na których ten artykuł został opublikowany. Podajemy zawsze numery stron. Można też podać tekst w trakcie publikacji, jest podobnie, tylko że nie podaje się wtedy numerów stron, nie podaje się numeru pisma, czasami nie podaje się nawet roku, bo jeszcze nie wiadomo, kiedy ten tekst zostanie opublikowany. Wszystkie te niewiadome zastępuje się takim hasłem w druku. W momencie, kiedy tekst zostanie opublikowany, to trzeba to szybciutko wymienić, bo takie oznaczenie jest wprawdzie logiczne i oddaje szacunek dla autora tekstu, natomiast jest niejasne, trudno czytelnikowi będzie odnaleźć ten tekst. Kiedy wydawnictwo jest wewnętrzne, bo jest to na przykład working paper, materiały powielone, praca zaliczeniowa, oczywiście, że możemy się powoływać na swoje i cudze prace zaliczeniowe, tak samo oczywiście praca magisterska, praca dyplomowa, to wszystko jest źródłem, na którym możemy budować naszą wiedzę. To analogicznie, bardzo podobnie do tych poprzednich przypadków, z tym, że zaznaczamy materiały powielone, albo praca magisterska, albo praca licencjacka i wtedy piszemy, gdzie ta praca była broniona, bądź też gdzie była przedmiotem zaliczenia, na jakiej uczelni i w jakim mieście również można oczywiście i należy dodać. Czasami oczywiście zdarzają się przeróżne komplikacje i na tej stronie też staram się te komplikacje wyjaśniać. Czyli jeśli w tym samym tekście powołujemy się na tego samego autora, który opublikował w tym samym roku kilka różnych tekstów, to wtedy trzeba uporządkować te teksty. Właśnie robi się to w ten sposób, jak tutaj w przykładzie, czyli 2008 A, 2008 B, C, D, E, ile tamkolwiek tych tekstów nie będzie. I tak wpisujemy w bibliografię. To, co jest ważne, to jest oczywiście to, żeby w tekście bieżącym ten 2008 A i B znalazł się w odpowiednim miejscu w odniesieniu do odpowiedniego tekstu. Powołujemy się bowiem na teksty. Można też powoływać się na idee pochodzące z rozmowy z naukowcem, i wtedy w bibliografii możemy, ale nie musimy. To jest bardzo elegancko, bardzo kulturalnie, ale nie jest to niezbędne. Wypada, więc raczej róbmy w ten sposób. Wpisujemy tak, jak tutaj jest na stronie podane, komunikacja prywatna i kiedy ta komunikacja miała miejsce i oczywiście z kim. Kiedy publikowany jest tekst w sieci, to wpisujemy to tak samo jak wszystko inne do bibliografii. Nie ma absolutnie żadnej różnicy i tak samo jest to powoływane w środku, w tekście, z tym, że oczywiście jeśli cytujemy, to nie podajemy numeru strony. To jest jedyna różnica, bo w stronach w sieci, w internecie
numerów stron nie ma. I również jest to w kolejności alfabetycznej, bez żadnej różnicy, podajemy po prostu zamiast numeru pisma czy nazwy pisma, podajemy adres na końcu internetowy, skąd to zostało zaczerpnięte. Podajemy również datę pobrania i są różne konwencje. W tej chwili ja preferuję konwencje pobrane i kiedy, z i skąd. Dlatego trzeba podać datę pobrania, ponieważ teksty internetowe są dynamiczne, one się zmieniają. Ktoś publikował stronę pod tym samym tytułem, powiedzmy w 2010 roku, a obecnie jest tam zamieszczone coś zupełnie innego. Dlatego trzeba podawać tę datę pobrania. To wszystko ma swoje uzasadnienie, wszystko jest logiczne i celowe. Tak jak mówiłam, praca magisterska, kolejne wydania można, ale nie trzeba koniecznie podawać. Książka tłumaczona, redagowana wtórnie, też się zdarzają różne takie modyfikacje, to jest może czasami skomplikowane, ale jest w gruncie rzeczy bardzo logiczne. To jest dokładnie ta sama zasada w przypadku wszystkich tych zastosowań. Referat konferencyjny, no tak samo jak praca czy magisterska, czy doktorska, podajemy miejsce, gdzie miała miejsce konferencja, podajemy uniwersytet i piszemy po prostu referat wygłoszony podczas jakiej konferencji na oznaczenie. Czasami też podaje się artykuł w piśmie nienaukowym. Podobnie też autor, tytuł, nazwa pisma, wszystkie te pisma mają swoje numery i która strona, jeśli ten artykuł jest ze strony internetowej, to podajemy tak samo adres internetowy w bibliografii, jak w przypadku tekstu jakiegoś fachowego czy naukowego z internetu. I na koniec no, warto wiedzieć, że są różne standardy powoływania się, są mniej, bardziej naukowe. Ten, który Państwu przed chwilą tutaj zaprezentowałam, to jest najbardziej rozpowszechniony standard naukowy, ale są też standardy popularyzatorskie. Kiedy piszecie Państwo, będziecie pisać popularyzatorskie teksty w pismach skierowanych do czytelnika nienaukowego, bądź książki, które są skierowane do czytelnika nienaukowego, to takie powoływanie się naukowe z nazwiskami i z datami może być odebrane jako przeszkadzające w lekturze, jako trudne w odbiorze. I wtedy zamiast takich naukowych źródeł podaje się, raczej używa się przypisów. I przypisy mogą być podane na tej samej stronie, źródło, pozycja bibliograficzna jest podana w przypisie, albo jeśli jest to książka, która ma być szczególnie lekka w odbiorze, no wtedy te przypisy raczej powinny się wszystkie znaleźć na samym końcu, żeby nie przeszkadzały. Natomiast jeśli ktoś ma takie bardziej dociekliwe nastawienie i poszukuje naukowych źródeł, to z łatwością sobie tam na samym końcu, w tych przypisach końcowych znajdzie. Więc są różne konwencje, które pasują w różnych sytuacjach. Jeśli chodzi o prace zaliczeniowe, prace magisterskie i doktorskie, to zdecydowanie rekomenduję stosowanie tych standardów naukowych, ponieważ one są nie tylko logiczne, jasne, wyraźne, wiadomo o co chodzi, ale one również są częścią, czy też pokazują, w jaki sposób to, co my piszemy, jest częścią jakiegoś większego dyskursu naukowego, jakiejś szerszej naukowej rozmowy. A o to przecież w tekście naukowym chodzi. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.